7 dzień października, Krzysztof Trzosek, witam i zapraszam na 12 wydanie Ekspresu z Edukacji. Dlaczego GKS Tychy nie może złapać serii zwycięstw? Kto przed niedzielnym spotkaniem może wcielić się w rolę szpiega? I ile zespołów ma w tym sezonie szansę na awans? To wszystko i wiele więcej znajdziecie w najnowszym wydaniu Ekspresu z Edukacji. Zapinamy pasy i ruszamy w drogę. Graliśmy z nimi rzadko i tylko raz przegraliśmy. To spotkanie pamiętamy jednak bardzo dobrze. Miało miejsce kilka miesięcy temu i pomimo zdecydowanej dominacji Tyszan ostatecznie schodziliśmy z boiska pokonani. W niedzielę po raz 7 zagramy ze Skrą Częstochowa. Na razie trudno jest im się dobrze rozpędzić, bo w ostatniej kolejce zostali ponownie zatrzymani. Piłkarze GKS-u Tychy po przegranej w Łęcznej zajmują 12 miejsce w ligowej tabeli. Strata do miejsc barażowych wynosi tylko 3 punkty, ale przewaga nad strefą spadkową to zaledwie 4 oczka. No na pewno mamy duży niedosyt, bo wiemy, że tych punktów mamy mało. Moglibyśmy ich mieć więcej i myślę, że ten potencjał, jaki mamy, śmiało stawia nas w takim świetle, że tych punktów, mówię, mogliśmy mieć więcej, natomiast my jesteśmy drużyną, która gdzieś tam jest na etapie tworzenia takiej fajnej grupy ludzi i myślę, że najbliższe mecze będziemy punktować i pokażemy, że w naszej drużynie jest duży potencjał. Jesteśmy takim trochę zespołem grającym w kratkę, tak? Bo potrafiliśmy 3-2 z rzędu wygrać, za chwilę przegrać 1-2 mecze, potrafiliśmy wygrać 5-0, przegrać 0-5, więc to pokazuje, że jeszcze nie wszystko u nas funkcjonuje. My sobie zdajemy z tego sprawę, zawodnicy, tak jak mówię, staramy się z tygodnia na tydzień podnieść ten poziom gry. Cieszy, że tych urazów praktycznie nie ma, więc to też nam jakby podnosi jakość na treningu i nasze możliwości, jeżeli chodzi o rozwiązania taktyczne. Tak jak pan powiedział, z jednej strony ta strefa też spadkowa jest blisko, drugiej barażowa również, więc trzeba iść w tym kierunku do przodu, do góry i taki będzie cel. Ogólny cel na sezon pozostaje niezmienny. Kluczem do sukcesu jest jednak regularność i usprawnienie organizacji gry. Pracujemy po prostu z tygodnia na tydzień. To jest też, każdy musi zrozumieć, tak? To jest proces. To nie jest tak, że 3 miesiące, gdzie zespół z niektórymi zawodnikami czy zespołem całym praktycznie pracuje 2 miesiące, bo część zawodnika w trakcie dochodziła. To jest wiadomo, to jeszcze nie wszystko nam na tyle bardzo dobrze funkcjonuje. Na pewno jesteśmy zadowoleni z przygotowania motorycznego. Jeżeli by ktoś powiedział, zespół nie walczy, nie biega, to jest takie określenie, wie pan, laickie, tak powiem, bo trzeba mieć przede wszystkim liczby i fakty, a fakty są takie, że rzeczywiście potrafimy wytrzymywać bardzo dobrze te spotkania. No przede wszystkim chcemy pracować w ciszy, bo jak dobrze wiemy, że sukcesy lubią ciszę i chcemy się skupić na dobrej grze, na wygrywaniu, a cele wiadomo, że chcemy grać o jak najwyższe miejsce w lidze i taki też jest cel, ale musimy to robić w ciszy i spokoju. Zachować spokój muszą również nasi najbliżsi rywale. Skra Częstochowa spotkania domowe rozgrywa w Bełchatowie i co chwilę szuka boisk do treningów. Podopieczni Jakuba Dziółki zajmują 14 miejsce i mają tylko punkt straty do GKS-u Tychy. Uwagę zwraca ich bilans bramkowy. Częstochowianie zdobyli zaledwie 8 bramek, ale tylko 12 stracili. Jest to zespół, którym spodziewamy się, że przede wszystkim gra tak bardzo pragmatycznie, z 0-1 na 1-0 do 0-0, więc nie jest to zespół, który tutaj jasność traci dużo bramek, nie jest to zespół, który przegrywa wysoko, więc spodziewamy się ciężkiego meczu od strony takiej prowadzenia gry, ataku pozycyjnego, bo i nad tym też pracujemy. Jeżeli my będziemy grali oczywiście wolno i tylko schematycznie, nie będziemy przyspieszać gry, szczególnie w tej tak zwanej trzeciej strefie najbliższej, gdzie przeciwnik się broni, no to będziemy mieli problem, ale nad tym pracujemy, więc to będzie bardzo istotne. Oprócz tego takie dobre przygotowanie motoryczne, dobre wejście w to spotkanie, na to też liczymy, ale tak jak mówię, nie będę zdradzał szczegółów. Natomiast bardzo ważnym jest szybkość gry i dobre poruszanie się, zajmowanie miejsc, bo to jest przeciwnik, który bazuje naprawdę na bardzo dobrej organizacji gry, szczególnie w obronie.
Potwierdził to ostatni mecz z GKS-em Katowice. Obydwa zespoły nie stworzyły zbyt wielu sytuacji bramkowych, ale Gieksa ostatecznie wygrała 1-0. Dla Skry była to już trzecia porażka z rzędu. Na pewno wymagający przeciwnik, jak zresztą każdy w tej lidze, dobrze zorganizowany w obronie. Będzie to na pewno fajny mecz. My mamy pomysł na ten mecz i będziemy chcieli go wdrożyć w niedzielę. Także myślę, że będzie fajne, ciekawe widowisko tutaj na stadionie. W niedzielnym spotkaniu nie zobaczymy Mateusza Radeckiego i Kamila Kargulewicza, którzy są już po zabiegach. Z gry wykluczony jest również Nathan Dzięgielewski, ale do treningu wrócił już Adrian Kostrzewski. Początek meczu o 15:00. Jeden z nich cały czas tam mieszka, drugi z kolei chce wrócić do niej po zakończeniu kariery. Andrzej Bledzewski i Daniel Rumin w przeszłości reprezentowali barwy Skry Częstochowa. Trener bramkarzy z sukcesami pod Jasną Górą szkolił golkiperów. Rumi z kolei zdobywał ważne bramki. Jak sami mówią, było skromnie i momentami bardzo ciężko, ale wyniki zawsze były powyżej oczekiwań. Codziennie dojeżdża z Częstochowy, ale najbliższego rywala nie ma zamiaru szpiegować. Niedzielne spotkanie jest dla niego sentymentalną podróżą w przeszłość. Andrzej Bledzewski jeszcze w ubiegłym sezonie pracował w sztabie szkoleniowym Skry. Niedługo, ale bardzo intensywnie, bo jeden sezon, ale dużo się działo. Graliśmy gdzieś po wyjazdach, większość meczów później. Udało się gdzieś w Bełchatowie jakby stworzyć dom dla Skry i to trwa do dzisiaj. Dużo nowych doświadczeń i fajne, głównie fajne momenty, bo w bardzo trudnych warunkach zrobiliśmy dobry wynik, wygraliśmy Pro Junior System, to mówię, główna zasługa tutaj i trenera Dziółki, który tym wszystkim zawiadował, no i nas sztabu, ale oczywiście też zawodników bardzo ambitnych, którzy w większości gdzieś nawet trzecioligowe realia znali, także ze Skrą, także tu trzeba chylić czoła i ten z sentymentem, bo tak jak mówię, krótko, ale dość, no bardzo fajny moment. Jeden z tych momentów boleśnie wspominają w Tychach. Pod koniec ubiegłego sezonu GKS mierzył się właśnie ze Skrą Częstochowa. Zwycięstwo przedłużało szanse trójkolorowych na awans do Ekstraklasy. Tyszanie przez cały mecz dominowali, ale to gospodarze oddali jeden celny strzał na bramkę i wygrali 1-0. Na pewno ten mecz był taki, który myśmy się nastawili na to, żeby go po prostu wygrać, być skutecznym. W tamtym meczu nasza taktyka gdzieś opierała się na zawodnikach, właśnie tak jak mówiłem, ambitnych, którzy mieli te DNA Skry w sobie. GKS oczywiście no, przeważał, miał w tamtym meczu i dużo sytuacji. Sytuacja też z perspektywy trenera bramkarzy nie była łatwa, bo dotychczasowy pierwszy bramkarz Mateusz Kosty pozwał za żółte kartki i Nikodem Sojecki, który w tym meczu, można powiedzieć, został okrzyknięty bohaterem. On po wielu miesiącach gry wrócił do bramki, 2003 rocznik młodzieżowiec, także to wszystko nie było łatwe, natomiast no, ten mecz był specyficzny, ale dzięki niemu praktycznie utrzymaliśmy się w lidze. Natomiast no, z perspektywy jeszcze wrócę do swojej pracy, no 11 jesieni i czołowy bramkarz, tak jak mówię, Mateusz Kos po jesieni w rankingach całej ligi, także to z tego osobiście też mogłbym się mocno cieszyć. Teraz Andrzej Bledzewski cieszy się na możliwość spotkania z byłymi kolegami. Choć w Skrze spędził zaledwie sezon, to ma tam wielu znajomych. Kontakt jest z członkami sztabu, z którymi, tak jak mówię, dużo przeżyłem fajnych momentów. Ale z tego, co wiem teraz, no mówię, na Lorecie nie byłem, ale wiem, że jest rozbierana, jest jakoś modernizowana, wiem, że mają być nowa nawierzchnia i oby ten sukces sportowy się przełożył właśnie na tą infrastrukturę i poprawę jakości właśnie tej infrastruktury i bazy na Skrze. Trudne czasy pamięta również jeden z obecnych zawodników GKS-u Tychy. Daniel Rumin dwukrotnie zostawał piłkarzem Skry Częstochowa. Najpierw był jej zawodnikiem przez półtora sezonu. Wtedy podopieczni Jakuba Dziółki grali w trzeciej lidze. Z kolei drugie podejście miało miejsce po grze dla GKS-u Katowice. W rundzie wiosennej już na drugoligowych boiskach Rumi zdobył 6 bramek. No myślę, że awans z trzeciej do drugiej ligi i ta liczba bramek, którą tam wtedy strzeliłem, bodajże to było 21, także to był taki chyba jeden z lepszych okresów, i który mi zapadł w pamięć. W Częstochowie gdzieś się jakby nie było, wypłynąłem gdzieś tam dalej i tutaj Skra też odegrała taką kluczową rolę, bo byłem w tym klubie praktycznie półtorej roku, ale tam gdzieś taki najlepszy okres, jeden z lepszych okresów w swojej przygodzie z piłką miałem, także na pewno takie
Skra takim klubem dla mnie bliskim jest, a Częstochowa na pewno miastem rodzinnym, którym gdzieś tam będę chciał docelowo zamieszkać. Wcześniej urodzony w Częstochowie Daniel Rumin grał dla Rokowa Częstochowa, ale jego macierzystym klubem jest Lotnik Kościelec. Tam praktycznie większość czasu się wychowywałem i tam też pierwsze kroki z piłką stawiałem w klubie z Kościelca, także na pewno będą tam chłopaki z mojej miejscowości śledzić ten mecz i będą mi kibicować na pewno. Kościelec przez wiele lat słynął z samolotu, który znajdował się przy trasie DK1. Daniel Rumin miał nawet okazję nawiązać do tego kultowego miejsca. To co w tym samolocie byś polecił kolegom do zjedzenia? Klopsa polecam. Po 30 latach restauracja zniknęła jednak z krajobrazu Kościelca, ale nie mamy nic przeciwko, żeby Rumi efektowny samolot mógł zaprezentować po bramce zdobytej w niedzielę. Są młodzi, zdolni i mają przede wszystkim wyniki. Zespoły Akademii Piłkarskiej GKS-u Tychy zajmują czołowe pozycje w swoich ligach i celują w awans. Najzdolniejsi grają w drugim zespole i trenują pod okiem Dominika Nowaka. Najstarszy rocznik Akademii Piłkarskiej daje przykład młodszym kolegom nie tylko na treningach. Drużyna U19 w pierwszej lidze wojewódzkiej po 9 kolejkach zajmuje 3 miejsce i ma tylko punkt straty do miejsc premiowanych awansem. Wydaje mi się, że w poprzednich latach było trochę wyższy poziom tej ligi, ale wciąż jest on wysoki i wyrównany. Zdecydowanie możemy odczuć mały niedosyt, szczególnie po tej porażce z rekordem Bielsko-Biała, ale póki co wygląda to dobrze i obiecująco. Dobra postawa na treningach i wyniki przekładają się na rozwój zawodników. Najlepsi z nich występy w zespole U19 łączą z grą w drugiej drużynie GKS-u Tychy. Ci zawodnicy, którzy się najbardziej wyróżniają, idą na treningi do zespołu rezerw. Jeżeli tam mają możliwość grania, to tam grają. Jeżeli nie, to też schodzą później do nas, do U19. Także ta rotacja była, jest i na pewno będzie. Na najstarszy rocznik w Akademii Piłkarskiej GKS-u Tychy mocno naciskają ich młodsi koledzy. Drużyna U17, która kilka sezonów temu występowała w centralnej lidze juniorów, chce ponownie zagrać w najwyższej klasie rozgrywkowej. Na razie są na dobrej drodze, ale muszą odrabiać straty. Jesteśmy zadowoleni z tych 7 zwycięstw. Niestety te 2 porażki przydarzyły nam się, gorsze chwile się zdarzają, ale myślę, że poprawimy to. Na pewno umiemy się podnieść po ciężkich chwilach. No i musimy poprawić to, żeby na początku meczu wychodzić bardziej pewnie siebie. Podopieczni Sebastiana Kokoszki mogą żałować ostatniego meczu, w którym przegrali z Górnikiem Zabrze 2-3. Obecnie zespół do lat 17 traci 6 punktów do liderującego GKS-u Katowice. Czuję mnie dosyć z uwagi na to, że te ciężkie mecze z zainteresowanymi zespołami, które walczą o awans do Centralnej Ligi Juniora, dopiero przyjdą, więc można powiedzieć, te mecze, które żeśmy przegrali, to czujemy taki niedosyt, bo mogliśmy się postarać mimo wszystko o zwycięstwo, zwłaszcza, że były ku temu okazje. Okazji do potwierdzenia wysokiej formy w najbliższej kolejce nie będzie miał kolejny z roczników Akademii Piłkarskiej. Zespół U16 miał zagrać z GKS-em Katowice, ale Gieksa wycofała się z rozgrywek. Podopieczni Łukasza Kopczyka są na razie liderem, ale mają tyle samo punktów co Podbeskidzie Bielsko-Biała. Zawsze by człowiek chciał wygrać wszystkie mecze, ale z doświadczenia wiem i tego boiskowego i tego, który nabieram gdzieś tutaj w prowadzeniu tych chłopaków, że tych wszystkich meczy wygrać się nie da. No, te, które wygraliśmy, no to wiadomo, że zaliczamy na plus. Jeśli chodzi o te, które straciliśmy punkty, no to punkty straciliśmy z drużyną Podbeskidzia, która do tej pory jedyne punkty straciła w tym meczu z nami, aczkolwiek też czuję po tym meczu duży niedosyt, bo mieliśmy kilka sytuacji, nawet w doliczonym czasie gry mieliśmy sytuację sam na sam, którą przestrzeliliśmy i spokojnie mogliśmy się pokłócić w tym meczu z Podbeskidziem o zwycięstwo, no ale ten remis szanujemy, bo po przebiegu tych 10 kolejek, czy 9, które mamy rozegrane my, 8, które ma rozegrane Podbeskidzie, okazuje się, że jedyne punkty, jakie stracili z nami, czyli nie jest to drużyna przypadkowa i tam, gdzie się znajduje, to świadczy o tym, że jest to drużyna dobra. Jeśli chodzi o tą porażkę jedyną, którą zaliczyliśmy w pierwszym meczu, to troszkę tego meczu szkoda, bo przegrywaliśmy do przerwy 2-0, udało nam się wyrównać na 2-2, mieliśmy kilka sytuacji na to, żeby ten mecz zamknąć, a stało się tak, że Jastrzębie nas w 88 minucie skontrowało i przegraliśmy ten mecz, ale cieszy reakcja chłopaków na to, że na tym początku, z tego początku sezonu potraciliśmy te punkty, ale później złapaliśmy tą serię i
i mamy nadzieję kontynuować ją już do końca. Dobrą serię chce również kontynuować zespół do lat 15, który po 7 kolejkach zajmuje 3. miejsce. Pozostałe roczniki Akademii Piłkarskiej również plasują się w górnych częściach tabeli. Dobrze wyszkoleni zawodnicy przekładają się na dobry wynik w Pro Junior System pierwszego zespołu. Tyszanie zajmują w rankingu wysokie 3. miejsce. Na koniec zapraszamy do udziału w naszym konkursie. Pierwsza osoba, która poprawnie wytypuje wyjściowy skład na niedzielne spotkanie, otrzyma zestaw gadżetów ze sklepu klubu piłkarskiego GKS Tychy. Ja już Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.